Yohoi, cześć, siemanko, za nami trzeci update tego sezonu. Dodano mnóstwo nowych skinów, Star Wars powróciło, a na dodatek wykrzywione wieże zostały zniszczone, ale zaczniemy po kolei. Na początek gracze, którzy kupili plażową miórkę, to w tym momencie bez używania tokenu zwrotu mogą ją po prostu zwrócić. Następnie Epic Games ponownie okazał wsparcie dla Ukrainy, umieszczając na mapie takie kontenery właśnie z flagą Ukrainy. Następną ważną rzeczą w tym update jest balans broni. No i ten balans głównie dotyczy pomp i w sumie tylko pomp on dotyczy. No i teraz minimalna liczba trafień śrucinami strzelby, pompka, napastnika, czyli strikera, strzelby automatycznej i drum shotguna, zaraz zwiększona z 3 do 4. Obrażenia od trafień i trafień w głowę ze strikera i strzelby automatycznej zostały zwiększone. Obrażenia przy trafieniu w głowę ze strzelby strażnika, czyli tej takiej nowej strzelby, która ma jedno ammo. Strzelby z magazynkiem pępkowym zostały znacząco zwiększone, jednak bazowe obrażenia od śrucin pozostały niezmienione oraz spadek obrony wraz z odległością przy strzelach ze strzelby z magazynkiem bębnowym został zmieniony, zmniejszając skuteczny zasięg tej broni. Czyli po tym można stwierdzić, że striker dostał lekkiego buffa oraz strzelba automatyczna również, a drum shotgun dostał i nerfa i buffa, więc w sumie teoretycznie wyszło to na równi. Jeszcze w kwestii zmian obrażeń dla pomp, HypeX podał teraz maksymalny damage od każdego shotguna właśnie od tej aktualizacji. No i obrażenia w głowę ze strikera to 185, z automatycznej pompy 145 i tak dalej, i tak dalej. Możemy również zobaczyć, że Spaz teraz będzie zadawał maksymalną ilość obrażeń 185, czyli nie będzie już one-shotował. Charge natomiast maksymalnie będzie mógł zadać 195. Na Dragon Breath Shotgun będzie mógł zadać 200, ponieważ jemu nic nie zmienili w statystykach. Poznaliśmy wygląd brakującego członka siódemki, czyli pani The Order. Będzie ona do kupienia w tym sklepie i wygląda w sposób następujący. No jest to druga z sióstr, której wyglądu nie znaliśmy. Także w tym momencie już wygląd całej siódemki jest nam znany. Co do siódemki, to właśnie w tym update już dostaliśmy oficjalne info, że paradygmat to tak naprawdę jest osobliwość. I przejdźmy sobie teraz do zmian na mapie, które zaszły właśnie w aktualizacji. Pierwszą, a zarazem największą zmianą, o której mówiłem wam we wczorajszym odcinku, jest to, że Tilted Towers został zniszczony. Jak możecie sobie teraz w tym momencie zobaczyć, no z Tilted Towers nie zostało praktycznie nic, kilka budynków tylko przetrwało. No i bardzo wiele prosów jest właśnie obudzone tą informacją, ponieważ mieli oni na tej rzecz swoje landing spoty, które teraz będą musieli zmienić dzień przed FNCS-ami. Kolejna zmiana, jaka zaszła na mapie, no to jest bitwa właśnie na Tilted Towers między siódemką a urojonym reżimem i siódemka coraz bardziej spycha, tak jakby UR, do podziemnych pieczary i zajmują oni coraz więcej terenów na wyspie. No i przejdźmy sobie teraz do przedostatniej zmiany w tym update, czyli jest to powrót Star Warsów, także Star Wars powróciło na dobre w Fortnite w sezonie drugim, a razem z nim powróciło nowe tło do sklepu oraz właśnie wszystkie skiny Star Warsowe. No i prawdopodobnie jeszcze właśnie przy tej współpracy wejdzie do gry nowy skin, czyli Obi-Wan, ponieważ ma on swój miecz świetny właśnie w Fortnite, natomiast jego skina jeszcze w grze nie ma. Na mapie również pojawiły się z tej okazji nowe posterunki szturmowców, w których możemy znaleźć właśnie szturmowców ze Star Warsów i możemy u nich kupić blastera E11. Miecze świetlne również na dobre zawitały w Fortnite z powrotem. Możemy je znaleźć w skrzynkach lub po prostu będą one się respić na podłodze, tak samo jak właśnie te karabiny E11. Również Chopa powrócił do Fortnite'a, ale jak na razie jest on tylko w stacjach fundowania, także jeżeli tylko ufundujemy go właśnie na wyspie, to pojawi się on w Fortnite'cie i będziemy mogli sobie nim latać i przymierzać wyspę Battle Royale. A na koniec zostawiam was z nowymi przedmiotami kosmetycznymi oraz skinami dodanymi właśnie w tej nowej aktualizacji. Przy okazji Wanda Maximow również zawita do Fortnite'a, co mogliśmy się dowiedzieć od samego Epic Games z traileru z trybu kreatywnego, gdzie przez przypadek właśnie zlikowali oni Wandę Maximow. To by było na tyle, trzymajcie się i cześć!
Just fall in love.